Jest ponad 135 tysięcy dzieci, młodzieży, ale także i dorosłych uczących się. To jest 317 jednostek edukacyjnych i w sumie gmina zatrudnia ponad 16 tysięcy osób, 12 tysięcy około etatów nauczycielskich i reszta to jest obsługa różnego typu. Subwencja, jaką otrzymujemy, to jest około 900 milionów złotych. Na przyszły rok jest zaplanowane ponad 1,7 mld. Rokrocznie pieniądze, które idą na oświatę, to jest o 100 milionów złotych więcej rok do roku. Takim punktem zapalnym, który był podnoszony podczas kwestii reformy oświaty, była kumulacja roczników. Trzeba powiedzieć, że oferta szkół samorządowych w Krakowie obejmowała prawie 19 tysięcy miejsc. Ja zapowiadałam od samego początku, że przy rekrutacji w tym roku należy starannie wybierać również szkołę drugiego, szkołę trzeciego wyboru, ponieważ liczymy się z tym, że może być więcej osób rozczarowanych wynikami rekrutacji, ale to uczciwe informowanie wszystkich o tym, że będzie trochę trudniejsza sytuacja i należy się na nią przygotować, zaprocentowało. Jeżeli chodzi o samą rekrutację, pamiętajmy, że już w pierwszym etapie rekrutacji byli uczniowie, którzy nie potwierdzali, pozostały wolne miejsca, w drugim etapie uczniowie również mogli się ubiegać o miejsca w dobrych szkołach, ponieważ te wolne miejsca pojawiły się, nie wszyscy potwierdzili chęć uczęszczania również do dobrych szkół, takich z pierwszej dziesiątki, więc były też dobre szanse kandydatów w drugim etapie rekrutacji. Również przygotowanie się do tego z punktu widzenia nauczycieli, czyli zadbanie o to, aby nauczyciele mogli w łatwiejszy sposób uzyskiwać dodatkowe kwalifikacje, aby stwarzać też dla siebie samych lepsze możliwości na rynku pracy, dofinansowanie określone zarządzeniem pana prezydenta do tych studiów, do kursów kwalifikacyjnych na poziomie czy 80, czy 85, czy 90, czy nawet 95%. Pamiętajmy, że jeżeli chodzi o te podwyżki, które miały miejsce od 1 stycznia, te 5%, to był początek roku. W takiej sytuacji można jeszcze nie zdecydować się o nierealizowaniu pewnych inwestycji, po prostu z nich zrezygnować. Natomiast jeżeli jest podejmowana w trakcie roku budżetowego decyzja o podwyżce, która skutkuje w Krakowie tym, że należy wypłacić o 23 miliony więcej, to nie jest taka łatwa do znalezienia i wygospodarowania kwota. Czekamy na pieniądze z budżetu centralnego.